Ruch Narodowy. Co to jest? Z jaką propozycją, z jakim przekazem właśnie idziecie? Bo teraz zawiązujecie partię, tak? Znaczy partia została powołana już jakiś czas temu. Ruch Narodowy jest pomysłem... Rejestracja już się dokonała w tej chwili? Tak, już jesteśmy zapisani w Krajowym Rejestrze Sądowym, także partia polityczna faktycznie jest powołana. Natomiast jeśli chodzi o takie podłoże, w jaki sposób... Z jakim przekazem idzie? Bo każda partia ma jakiś cel, jakiś program, na pewno też wy macie. Z czym wy właśnie idziecie? Bo to wasza oferta jest, tak przynajmniej śledzę, skierowana w dużym stopniu do ludzi młodych. Nie tylko, ale chyba myślę, że to jest ten główny odbiorca. To znaczy głównym odbiorcą są ludzie młodzi, ale z tego względu, że ludzie młodzi sami wybierają informacje, szukają tych informacji w internecie. Więc pod tym względem łatwiej nam jest do tych osób dotrzeć. W przekazach telewizyjnych oczywiście nas nie ma z racji tego, ze względu choćby na słabe wyniki wyborcze, więc nie dziwmy się, że telewizja nas nie pokazuje. Z czym idziemy do ludzi? Staramy się skomponować taką ofertę całościową, czyli podejmujemy tematy rolnicze, tak, tematy własności ziemi w rękach Polaków, patriotyzmu ekonomicznego, tak, czyli to jest oferta do polskich przedsiębiorców. Jest polityka kresowa, czyli pamięci o Polakach, którzy pozostali poza granicami krajów, o łączności z nimi. Jest polityka tożsamościowa, budowania wizerunku Polski na zewnątrz, tak, pamięci historycznej. Także tych pól jest sporo. Tematów do zajęcia się jest na pewno dużo, dlatego że prawie każda gałąź w Polsce, jakiś sektor, którego nie dotkniemy, służba zdrowia, budownictwo, polityka zagraniczna, no coś jest do poprawy, więc staramy się tą ofertę budować możliwie szeroko. Wiadomo, różne mamy zaplecze, więc nie na każdy temat jeszcze jest, ten program jest zbudowany. Staramy się... Generalnie w waszym programie jesteście, nie wiem, czy to tak można nazwać, bardzo mocno tak unarodowieni, czyli generalnie staracie się zwrócić uwagę na to, że to właśnie kapitał polski, że to praca Polaków, że no tym się wyróżnia się na tle innych. Taką skrajną narodowością. To czy tak, jeśli chodzi o taką zasadę, Ruch Narodowy przed wojną, to była partia środka. Nas się próbuje ukierunkować, że my jesteśmy gdzieś na skrajnej prawicy. W tych warunkach obecnych faktycznie może tak to wyglądać, że jesteśmy strasznie, podkreślamy właśnie ten aspekt narodowy. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że żyjemy w świecie zglobalizowanym, gdzie te akcenty, postawienie na wartości różnie się rozkłada, tak? No bo teraz jest na przykład, żyjemy w kontekście tego, że rząd czy Unia Europejska chce nam, prosi nas, abyśmy przyjęli imigrantów. To się wiąże z jakimiś kosztami, z jakimś niebezpieczeństwem, tak? No nie wiem, czy każdy z nas by chciał mieć sąsiada muzułmana, który ostatnio... Czyli to przenikanie się różnych kultur no nie do końca wam się podoba, nie? Bo faktycznie jest to nie zawsze udany projekt na tle krajów zachodnich. Dokładnie, no mamy doświadczenie krajów zachodnich, to jest jedna rzecz, ale ostatnie sytuacje, doniesienia prasowe jednego z portali, gdzie w ośrodkach dla uchodźców Czeczeni, którzy w Polsce przebywają gościnnie, próbują budować państwo wyznaniowe na tej małym skali tego ośrodka, więc podkreślamy tak, że każda kultura jest, różni się od siebie i nie dziwmy się tym osobom, że oni będą chcieli w tej kulturze faktycznie funkcjonować. Naszym zadaniem jest to, żeby bronić własnej kultury i tą kulturą emanować na zewnątrz, tak? Podkreślili, jesteśmy dumni z tej naszej kultury, z tej naszej polskości, dlaczego mielibyśmy ją ukrywać albo na przykład godzić się na jakieś kompromisy, tak? No to właśnie, co lokalnie wam, jako tworzącemu się ruchu narodowemu tutaj na miejscu, co wam się nie podoba, co wam się podoba, co chcielibyście zmienić, w jaki sposób macie pomysł na Grudziądz? Może macie jakieś już przemyślenia, bo jak to rozumiem, pan wcześniej już
No, trochę politycznie, może w cudzysłowie politycznie, ale się udziela. A czy bardziej skupiliśmy się na tematyce historycznej i na razie tak cały czas przy tym pozostaniemy. Oczywiście będziemy starać się przygotować jakieś rozwiązania gospodarcze dla Grudziądza czy inne społeczne, ale na razie skupimy się właśnie na upamiętnieniu ważnych rocznic, upamiętnieniu ważnych postaci związanych z Grudziądzem, jak Damazy Klimek czy Alojzy Pruchniewicz. Chcemy właśnie przypomnieć o rocznicach ich śmierci. Tak? Mamy nadzieję na współpracę z wieloma organizacjami w Grudziądzu, między innymi Grupą Rekonstrukcji Historycznej ROTA. Chcielibyśmy też myślę czynny w obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego. Na razie nasza działalność właśnie skupi się na działalności typowo społecznej, plus oczywiście charytatywnej. Chcielibyśmy pomóc czy schronisku tej Węgrowie, czy domu dziecka. A pomysły jakieś na gospodarkę, na politykę, takie już stricto, bo to są takie bardzo, no, trochę szczytne cele, że tak powiem. Polityka patriotyczna, tak? Rozumiem, w ten sposób to można rozumieć, no, oddawanie swojego czasu innym osobom, tak? Tak, tak, nie, żeby przygotować jakiś spójny i logiczny program gospodarczy, to musimy pierwszy naprawdę zawiązać tej struktury, zebrać ludzi, jakichś konkretnych ekspertów, tak? No bo tak z marszu nie przygotowujemy tego programu. Wiadomo, że chcielibyśmy sporo zmienić, ale na razie to są tylko propozycje, które pozostawimy dla siebie. Jak struktury w Kujawsko-Pomorskim się mają? Bo rozumiem, że Grudziądz to jest tylko jedno z tych wielu miast, które pan odwiedził w ostatnim czasie lub odwiedzi, tak? Dokładnie, więc przybywając do Grudziądza, jest to spotkanie rekrutacyjne. Chcemy powołać tutaj nową strukturę. Jeśli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, jest to jedno z mniejszych województw, zarówno terytorialnie, jak i pod względem zaangażowania naszych działaczy. Czy jakieś władze wojewódzkie już w tej chwili zostały wyłonione, czy to dopiero przed nami? Statut partii jest tak skonstruowany, że aby decydować o zarządzie partii, liczba członków musi przekroczyć pewien próg. My tego progu jeszcze nie spełniliśmy, także na tą chwilę cały czas funkcjonuje w naszym województwie pełnomocnik wojewódzki. Jest to pan Wojciech Wilkowski. Także te nasze działania, to spotkanie tydzień temu w Bydgoszczy, dzisiaj w Grudziądzu, za tydzień w Inowrocławiu, potem Żnin, Wąbrzeźno, mają na celu właśnie zwiększenie liczby struktur. Do jakiej grupy osób aspirujecie? Macie jakiś konkretny tutaj czynnik, nie wiem, młodzież, osoby w wieku średnim, a może starsze? No, co jest kim są wasi odbiorcy potencjalni? Czyli najchętniej oczywiście chcielibyśmy trafić do wszystkich, tak? Ale no, jak widać po osobach, które zjawiły się dzisiaj na spotkaniu, jest to głównie młodzież, dlatego przez środki komunikacji, tak, które głównie posługuje się internetem, a my jako tworząca się partia różnorodowa z niskim budżetem nie mamy tak naprawdę dostępu do szerszych mediów, czy telewizji, czy gazet. Bo wy bardzo mocno tutaj kładziecie akcent na pewne elementy właśnie, na pewne wartości, jakie to wartości są, na które wy chcecie zwrócić uwagę i które są dla was ważne jako partii, jako tutaj organizacji. Znaczy tak, po pierwsze nie podoba nam się to, że politykom czy działaczom, którzy występują publicznie, każe się zachować ich prywatne poglądy w przestrzeni publicznej. Tak? To jest przykład profesora Chazana, który deklarując się jako katolik nie może postępować w życiu zawodowym jako katolik, tak? To są przykłady. Jesteście przeciwnym takim wyrzeczeniem się własnych przekonań. Dokładnie tak. No, jeśli ktoś się deklaruje, że jest katolikiem, no to ma prawo także w tej sferze zawodowej czy politycznej, na przykład poprzez choćby, nie wiem, opowiedzenie się przeciw in vitro, tak? Więc nie wstydźmy się tych poglądów, nie chowajmy ich na zewnątrz. To jest pierwsza sprawa, czyli żeby być fair w stosunku do siebie, tak, ale do wyborców, więc o to walczymy, żeby była swoboda wypowiadania się czy kierowania się w życiu jakimiś wartościami. Jakie to są wartości? No to są wartości takie podstawowe, tak jak wspomniałem, no, to jest zgodne tak naprawdę z prawem naturalnym, tak, bo jeśli opowiadamy się przeciw małżeństwom homoseksualnym, no to wyciągamy to z prawa naturalnego. No to też jest takie zdrowe myślenie, tak, że tak jak ojciec rodziny w pierwszej kolejności myśli o... Jesteś takim tradycyjnym, historycznie tradycyjnym modelem rodziny, modelem wychowania, modelem narodu. To w tym aspekcie światopoglądowym, takim, takiej moralności zdrowej, tak? Gospodarczo. W jaki sposób tu, no jak się kształtują wasze poglądy na ten element, który też jest ważną dziedziną życia? Znaczy my przychodząc do partii politycznej, my jesteśmy osobami z różnych środowisk, wychowani w różnych środowiskach. Są osoby bardziej kierujące się no myślą taką socjalną, tak, społeczną. Są osoby wolnorynkowe.
I teraz jest kwestia tego, żeby wyważyć te różne wrażliwości, tak? Jak ten program będzie ostatecznie? Ja podejrzewam, że na zasadzie katolickiej nauki społecznej, tak, że podkreślamy wartość prywatną. Dzielić równo, tak? I tylko to wypływa z obowiązków, tak jak państwo ma swoje obowiązki, bo jeśli pobiera od nas jakąś daninę, no to ono musi zapewnić jakieś z czegoś się wywiązać, tak? Pytanie, jak szeroko? No, nie możemy pozwolić na to, żeby państwo integrowało w każdą dziedzinę życia. To powinno być mądrze ograniczone, tak? Czyli tam państwo, gdzie jest potrzebne, gdzie wspólnota pierwotna, rodzina, samorząd, jakaś wspólnota sobie sama nie jest w stanie poradzić. Wtedy państwo musi państwo ingerować, pomagać, wspomagać. Wtedy pomaga, tak, no, bo taką ma funkcję, po to państwo zostało powołane. I takie trochę opiekuńcze państwo. Nie, dlatego, że to słowo, to określenie, ono ma już jakieś konotacje, jakieś, tak jakbyśmy w tym momencie się określili po tym, do tego, co w tym momencie mamy. Zauważamy po prostu, że jest przerost państwa, natomiast z drugiej strony twierdzimy, że to państwo jest potrzebne, to państwo musi spełniać jakieś swoje obowiązki. Chodzi o zdrowe ustalenie granic tej interwencji. Co pana w tym ruchu narodowym tak zaciekawiło, żeby wziąć w nim, że tak powiem, osobiście udział już tak na serio? A czy ja już od dłuższego czasu należałem do Młodzieży Wszechpolskiej, z której tak właściwie nasze struktury się wywodzą, więc taka prawda, że... Jest... To nie jest pierwszy pana styczność, to już jest jakiś etap w życiu, tak? Politycznym. Tak, znaczy politycznym. Przedtem byliśmy ruchem typowo społecznym, prowadziliśmy akcje społeczne, charytatywne, co prawda dalej się od tego nie odcinamy, tylko teraz, kiedy powołaliśmy partię, chcemy sformalizować nasze struktury i przygotować się do działań typu właśnie powołanie komitetu referendalnego, czy przeprowadzenie kampanii wyborczej. Jak w Grudziądzu wygląda sytuacja? Bo dzisiaj rozumiem, zbierają państwo, no tak w cudzysłowie, deklaracje członkowskie, tak? Tak, deklaracje znajdują się obok, można, jeżeli ktoś jest chętny, oczywiście je podpisać i chciałbym właśnie tym spotkaniem rozpocząć taki cykl spotkań, na której będziemy spotykać, dyskutować na tematy właśnie programowe, tematy lokalne, co możemy zmienić w Grudziądzu, jaką powinniśmy tutaj podjąć działalność i mam nadzieję na ciągłe rozszerzanie struktur. Teraz taki temat na czasie, JOW-y. Jak wy się opowiadacie tutaj za referendum, które odbędzie się no, niespełna mniej więcej za 2 miesiące? Znaczy naszym celem przede wszystkim to jest zachęcenie naszych sympatyków do tego, aby w tym referendum wziąć udział. Czyli będziemy starać się robić działania. Jaka wasza jest opinia odnośnie tych JOW-ów? Podobają wam się, nie podobają? Chcielibyście jakiś może mieszany, jak tu niektórzy sugerują? To znaczy tak, będziemy starać się zachęcać, tak jak wspomniałem, do udziału w wyborach. Ruch Narodowy przedstawi swój pomysł na JOW-y. Wiemy, że tych wariantów z okręgami wyborczymi jest sporo, tak? Bo to jest co najmniej kilka. Pytanie w referendum będzie bardzo ogólne, więc jeśli będziemy prowadzić tą naszą kampanię profrekwencyjną, też będziemy starać się podkreślać te różnice, tak, że nie JOW-owi nie. Będziecie mieli własny pomysł, który przedstawi. Ten pomysł przedstawiony wkrótce, tak. A odnośnie rozszerzenia samego referendum w celu zwiększenia, na przykład, jak niektórzy sugerują, frekwencji. Jesteście za tym, żeby poszerzyć ilość tych pytań, żeby to było takie, no, nie tylko skumulowane na jednym problemie, ale na wielu problemach, na przykład, które tutaj są przedstawiane, gdzie były zbierane podpisy wcześniej, może też z waszej strony jakieś tutaj sugestie odnośnie tego, czego Polacy mogliby, w jakiej sprawie mogliby się wypowiedzieć, zadać pytanie, ewentualnie zdecydować, w którą stronę iść. Znaczy, no, trzeba podkreślić to, że te pytania, które obecnie mają pojawić się w referendum, są tak, na tyle ogólne, że one nie zobowiązują rządzących do żadnego konkretnego kroku, bo jeśli pytanie ma brzmieć, czy jesteśmy za zmianą sposobu finansowania partii politycznych, to pytanie przez rządzących może być odebrane zarówno za zwiększeniem dofinansowania z budżetu, a jednocześnie zmniejszeniem, więc też chodzi o... Tak samo, no, bardzo nieprecyzyjne. Dokładnie, więc natomiast pytanie, czy ilość pytań, czy to nie rozmydli tej akcji, tej kampanii przed referendum, bo jeśli tych aspektów będzie na tyle wiele, że przeciętny obywatel tak naprawdę nie będzie wiedział, po co idzie, bo z jednej strony słyszał, że ma decydować o JOW-ach, z drugiej strony powiedzmy o zmniejszeniu wieku emerytalnego, tak, emerytalnego, że tutaj może być problem z uświadomieniem tych ludzi tak naprawdę, po co tego 6 września mamy się spotkać w lokalach wyborczych.